28 lutego piłkarze Wągrowieckiej Nielby Marcin Ankudowicz, Marek Bichun, Jakub Mrozik, Błażej Nowak, Michał Pytkowski, Patryk Sergiel i Łukasz Spławski uczestniczyli w uroczystym otwarciu boiska przy Szkole Podstawowej imienia księdza Jakuba Wójka w Siennie. I pana Michała Nogalskiego, przewodniczącego Rady Gminy. Bardzo gorąco witam. Kubę Biegańskiego. Panie wójcie, również zapraszamy. Kolejny przybył. Zapraszam. Bardzo super. Bardzo trzeba podchodzić, bo inaczej się nie da. Zapraszam bardzo. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali starosta powiatu wągrowieckiego Michał Piechocki, wójt Przemysław Majchrzak oraz dyrektor szkoły podstawowej w Siennie Małgorzata Jazgar. Kuba, poczekaj, tutaj z nami pójdzie pani wójt. Mamy trzy pary nożyczek. Chodź tu, Kuba, do mnie. Pani Jola też. Chwileczkę. Proszę, każdy weźmie nożyce. Masz tu, Kuba, jedne. W tym gronie był także przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego Jakub Biegański, na co dzień trenujący w drużynie młodzików Akademii Piłkarskiej Nielby pod okiem trenera Łukasza Osieckiego. Zgadzam się, przekonanie, że ludziom miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, że zawsze i we wszystkich sprawach mamy prosić o Bożą pomoc, abyśmy potrafili wypełniać wolę Boga Ojca i wszystko czynić w Chrystusie dla Jego chwały. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Obiekt poświęcił ksiądz Zbigniew Szyk. Witam panią Jolantę Maciejewską. A w imieniu pana przewodniczącego. A myślę przede wszystkim stwarzania lepszych warunków dla miejscowej młodzieży, dla wszystkich tych, którzy zamieszkują obszary wiejskie, tak aby jakość życia na wsi była porównywalna dzisiaj z życiem ludzi w mieście i cieszymy się bardzo, że tak się dzieje w gminie Wągrowiec, a także i w naszym całym powiecie. Gratulacje więc pragnę złożyć z okazji oddania tego pięknego obiektu sportowego w Siennie na ręce władz gminy na czele z panem wójtem. Mam taki list okolicznościowy, który wspólnie podpisaliśmy z panem wicestarostą Tomaszem Krancem i z panem przewodniczącym Rady Tadeuszem Synorackim, życząc dalszych sukcesów i inicjatyw w zakresie właśnie rozwoju obszarów wiejskich. Życzę więc wszystkim tym użytkownikom. Dyrektor mówiła tutaj o tym, że w 2007. Po części oficjalnej rozegrano pierwszy mecz. Reprezentacja szkoły podstawowej w Siennie zmierzyła się z piłkarzami Nielby. Wynik nie był istotny. Liczyła się dobra zabawa. To był dobry mecz. Dzięki.